Włoski matematyk Fibonacci po raz pierwszy w Europie zastosował oznaczenie ułamków zwykłych, które stosujemy do dziś. Wiesz już, jak zapisywać ułamki o mianownikach 10 stoi 100 1000 w postaci liczby dziesiętnej. Zatrzymaj więc lekcję i spróbuj zrobić to samodzielnie. Zacznijmy od pierwszego ułamka. Ten ułamek to 30. 30 w postaci liczby dziesiętnej zapisujemy w taki sposób. 0 całych, obok przecinek i 30. Następnie mamy ułamek 15. Setnych. Znowu mamy 0 całych i obok przepisujemy przecinek. Po prawej stronie przecinka zapisujemy licznik, czyli liczbę 15. Spójrz na ostatni przykład. Mamy tutaj 6 całych i 13 tysięcznych. Po lewej stronie przecinka znajdują się całości więc zapisuję liczbę 6 i obok przecinek. Wróćmy na chwilę do dwóch poprzednich przykładów. Gdy w mianowniku mamy 10 to po przecinku będzie jedna cyfra. Gdy w mianowniku mamy 100 to po przecinku będą dwie cyfry. Gdy w mianowniku mamy 1000 to po przecinku będą trzy cyfry. Zwróć jednak uwagę, że licznik składa się wyłącznie z dwóch cyfr. 6 całych i 13 tysięcznych zapisujemy w taki sposób. A jak zamieniać ułamki zwykłe, które w mianowniku nie mają liczb 10, 100 lub 1000? Zaraz Ci pokażę. Tym razem naszym zadaniem jest zapisanie ułamka 1, 2 w postaci liczby dziesiętnej. Zwróć uwagę, że ten ułamek nie ma w mianowniku liczby 10, czy też 100, czy też 1000. Wiesz jednak, że ułamki możemy rozszerzać. Czy da się rozszerzyć ułamek 1, 2 do ułamka o mianowniku 10? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy zastanowić się, czy liczba 10 dzieli się przez 2. Ostatnią cyfrą liczby 10 jest 0, więc liczba 10 dzieli się przez 2. Ułamek 1, 2 możemy rozszerzyć do ułamka o mianowniku 10. Przez jaką liczbę należy pomnożyć 2, aby otrzymać 10? Przez 5. W takim przypadku licznik również mnożymy przez 5. 1 razy 5 to 5. Otrzymujemy 5 10 0,5 to inaczej 0,5. Zapiszmy teraz w postaci liczby dziesiętnej liczbę mieszaną 3 i 3 czwarte. Naszą uwagę skupiamy na części ułamkowej. Czy ułamek 3 czwarte da się rozszerzyć do ułamka o mianowniku 10? 4 razy 2 to 8, a 4 razy 3 to 12. Ułamka 3 czwarte nie da się rozszerzyć do ułamka o mianowniku 10. A czy da się ten ułamek rozszerzyć do ułamka o mianowniku 100? Zapiszą obok ułamek 3 czwarte. Jeśli liczbę 4 pomnożymy przez 25, to otrzymamy 100. Ułamek 3 czwarte da się rozszerzyć do ułamka o mianowniku 100. Skoro mianownik pomnożyliśmy przez 25, to również to samo robimy z licznikiem. Mnożymy liczbę 3 przez 25. Otrzymamy 75. 3 czwarte to inaczej 75 setnych. Zwróć jednak uwagę, że tutaj mamy 3 całe i 3 czwarte. Najpierw zapisujemy całości i obok zapisujemy przecinek. 3 czwarte to inaczej 75 setnych. Po prawej stronie przecinka zapisuję więc liczbę 75. W mianowniku mamy 100 i po prawej stronie przecinka mamy dwie cyfry. Wszystko się zgadza. A jak zamienić na liczbę dziesiętną 7,250? Liczba 250 jest większa niż 10 i 100. Tego ułamka na pewno nie rozszerzymy do ułamka o mianowniku 10 i 100. Sprawdźmy zatem, czy da się ten ułamek rozszerzyć do ułamka o mianowniku 1000. Da się to zrobić mnożąc mianownik przez 4. 250 razy 4 to właśnie 1000. Teraz należy jeszcze licznik pomnożyć przez 4. 7 razy 4 to 28. Ten ułamek nie miał całości, więc zapisujemy liczbę 0 i obok przecinek. Zwróć uwagę, że w mianowniku mamy 1000. Po przecinku będą musiały więc stać 3 cyfry. W liczniku mamy tylko 2 cyfry. To puste miejsce uzupełniamy zerem, a tutaj wpisujemy 28. Ta liczba dziesiętna to 28 tysięcznych. To jest to samo, co 7250. Innym sposobem zamiany ułamka zwykłego na liczbę dziesiętną jest wykonanie dzielenia. Ja podzielę liczbę 3 przez 4 sposobem pisemnym. Zapisuję więc 3 podzielić przez 4. U góry rysuję poziomą kreskę. Czy liczba 4 mieści się w liczbie 3? Nie mieści się. W tym miejscu zapisuję 0 i obok przecinek. 0 razy 4 to 0. Gdy od liczby 3 odejmiemy 0 otrzymamy liczbę 3. Obok dopisuję kolejne 0. Liczba 4 mieści się w liczbie 37 razy. Tutaj zapisuję liczbę 7. 7 razy 4 to 28. 30 odjąć 28 to 2. Obok dopisuję 0. Liczba 4 mieści się w liczbie 20 dokładnie 5 razy. 5 razy 4 to 20. 20 odjąć 20 to 0. 3 czwarte to inaczej 3 podzielić przez 4, a to jest to samo co 75 setnych. 3 czwarte równa się 75 setnych. Na szczególną uwagę zasługuje ułamek 1 trzecia. Czy da się go rozszerzyć do ułamka o mianowniku 10? Nie, ponieważ 10 nie dzieli się przez 3. Tak samo liczba 100 i liczba 1000. Czy to oznacza, że tego ułamka nie da się zapisać w postaci liczby dziesiętnej? Sprawdźmy, co się stanie, gdy podzielimy pisemnie liczbę 1 przez 3. Zapisuję więc 1 podzielić przez 3. U góry rysuję poziomą kreskę. Liczba 3 nie mieści się w liczbie 1, więc tutaj zapisuję 0 i obok przecinek. 0 razy 3 to 0. 1 odjąć 0 to 1. Obok dopisuję 0. Liczba 3 mieści się w liczbie 10 3 razy. 3 razy 3 to 9. Tutaj zapisuję 9. 10 odjąć 9 to 1. Obok dopisuję kolejne 0. Zwróć uwagę, że tutaj otrzymałem dokładnie to samo, co tutaj. Liczba 3 mieści się w liczbie 10 3 razy. Tutaj zapisuję 3. 3 razy 3 to 9. 10 odjąć 9 to 1. Gdybym chciał dalej wykonywać to dzielenie, to obok zapisałbym 0 i wykonywałbym kolejne kroki. Te kroki pojawiałyby się w nieskończoność więc tutaj mogę narysować trzy kropeczki. Co za tym idzie? Tutaj mielibyśmy nieskończenie wiele trujek. Jedna trzecia to inaczej 0, 3 3, 3, 3, 3, 3 i tak dalej. Tych trujek moglibyśmy napisać ile chcemy. Takimi ułamkami zajmiemy się jednak w kolejnych działach. Aby zamienić ułamek zwykły na dziesiętny, możesz rozszerzyć go lub skrócić tak, aby w mianowniku otrzymać liczbę 10, 100, 1000 itd. Gdy takie rozszerzenie nie jest możliwe, wtedy podzielę licznik ułamka przez jego mianownik. Zapraszam Cię do zapoznania się z pozostałymi lekcjami o przekształcaniu ułamków oraz do polubienia naszej strony na Facebooku.